To jest Krystyna. Ostatnio skończyła 40 lat, jest po drugim rozwodzie, pracuje w firmie, w której prawie nikt jej nie lubi i do tego nie ma żadnych przyjaciół. Nie jest tak oczywiście bez powodu. Krystyna czuje się skrzywdzona przez mężczyzn i ma do nich duży uraz. Traktuje większość z nich z wyniosłością i pogardą. Ciągle mówi o swoich problemach, a kiedy słyszy problemy innych, to uważa, że są niczym przy tym, co ona przeżywa. Czuje to, że ludzie nie darzą ją sympatią, więc zamknęła się w sobie i nie próbuje już nawiązać nowych znajomości. W skrócie, jest bardzo zgorzkniałą i nieszczęśliwą osobą. I jest tak już od kilku ładnych lat. Pytanie brzmi, czy Krystyna może się zmienić? Odpowiedź jest prosta jak przepisy polskiego prawa podatkowego. Tak, może się zmienić, ale żeby to zrobić, musiałaby zacząć naprawdę regularną pracę nad sobą i właśnie nad swoim charakterem. Czy nowy partner Krystyny albo ktoś z jej rodziny mógłby mocno wpłynąć na jej zmianę? To byłoby zdecydowanie trudniejsze, bo zmiana będzie możliwa tylko wtedy, kiedy będzie pożądana przez samą Krystynę. To ona musiałaby najpierw zobaczyć, że warto się zmienić i musiałaby mieć mocny powód dlaczego. A do tego potem sama, systematycznie i przez dłuższy czas musiałaby zacząć pracę nad sobą. Dlatego dużo trudniej jest zmienić kogoś, ale zdecydowanie łatwiej jest zmienić siebie, bo nad tym masz znacznie większą kontrolę. Zdecydowanie najważniejsza rzecz, której potrzebowałaby Krystyna do tego, żeby się zmienić, to takie ciągłe chwile autorefleksji, czyli takiego zastanawiania się, co w ogóle dzieje się w danej chwili w moim życiu i z czego to wynika. Bo dopiero kiedy Krystyna zobaczy, co jest do zmiany, będzie mogła to zmienić dokładnie w takiej kolejności. Dlatego tak ważne jest to ciągłe samoobserwowanie siebie i rozumienie swoich myśli, emocji i tego, co za tym idzie. Jednym z najważniejszych kroków, które zachęcam zrobić na samym początku, jest odkrycie, że nie warto oceniać samego siebie pod żadnym względem. Czyli czy jesteś ładny, czy brzydki, mądry, czy głupi. Czy jesteś człowiekiem sukcesu, czy nieudacznikiem? Zbytnie przywiązanie do którejkolwiek z tych etykietek, dobrej czy złej, z reguły prowadzi do utraty dystansu do siebie, a w konsekwencji do kompleksów i ciągłego samobiczowania się, albo ciągłego szukania potwierdzeń, czy na pewno wszyscy myślą dokładnie tak, jak ty myślisz o samym sobie, i w konsekwencji niepewności. Lekarstwem na to jest pełne pozwolenie sobie na bycie tym, kim jesteś. Bez presji na zmiany, bez oceniania się, bez szukania aprobaty w oczach innych ludzi. Dopiero kiedy przestaniesz się oceniać, będziesz mógł spojrzeć na to, co robisz, jak naukowiec, który bada i obserwuje swoje dzieło. Gdyby taki badacz chciał stworzyć na przykład samosterujące się auto, to nie może być przywiązany do przekonań czy idei, które wcześniej miał w głowie na temat takiego samochodu, ale musi patrzeć na swoje dzieło czysto analitycznie. Czy działa tak jak trzeba, czy nie? Jeśli tylne koło jest zablokowane, to nie dorabia sobie ideologii, że w tym kraju nie można zrobić działającego tylnego koła, albo że inni mu w tym nie pomogli, chociaż lepiej się na tym znają, tylko zastanawia się, dlaczego to nie działa i co może z tym zrobić. Właśnie z takim podejściem warto analizować samego siebie. Na początku najłatwiej jest zwrócić uwagę na konflikty z innymi ludźmi i zastanowić się, co można byłoby zrobić lepiej. Ominąć ten mechanizm samousprawiedliwiania się i jednocześnie automatycznego oskarżania drugiej strony, tylko zdystansować się do całej sprawy tak mocno jak to możliwe i spojrzeć na to zupełnie z boku. A potem odpowiedzieć sobie na parę pytań. Czy to, jak ja się zachowałem, przyniosło mi jakieś korzyści? Czy jeśli zachowywałem się tak w przeszłości, to przynosiło mi to dobre rezultaty? Jak w takim razie ja mógłbym się zachować lepiej, żeby mieć lepsze korzyści? Tylko patrząc krytycznie na swoje zachowanie, będziesz w stanie coś zrozumieć, dostrzec swoje błędy i w przyszłości je zmienić. Jednak podstawowym warunkiem jest to, że nie możesz się za to obwiniać czy obniżać swojej samooceny ze względu na to, że jeszcze nie wszystko idzie tak, jak chciałbyś, żeby szło.
Może ci się wydawać to dość nieprawdopodobne, ale możesz zachować spokój i mieć doskonałe relacje absolutnie z każdym człowiekiem, jeśli tylko ty się zmienisz. Nikt inny nie musi. A to oznacza, że nie powinieneś oczekiwać, że inni się zmienią. To tak jakby nauczyciel zwalał winę na dzieci, że nie może się z nimi dogadać. Warto także analizować swoje myśli i przekonania. Wręcz bezcenne może okazać się zrobienie sobie codziennego wieczornego rytuału, podczas którego zastanawiasz się, co w ciągu dnia cię zdenerwowało czy zmartwiło. Dlaczego pojawiły się w tobie takie właśnie emocje? Czy były one w czymkolwiek pomocne, czy może tylko ci przeszkadzały? A może w trakcie właśnie takiej kontemplacji denerwujesz się o to, że wcześniej się zdenerwowałeś? Mało kto obserwuje siebie w ten sposób i pracuje nad swoją samoświadomością. To jest, trzeba przyznać, długotrwały proces, ale za to korzyści, które przynosi, są niemal nie do opisania. Bo kiedy ty się zmienisz, nagle zmieni się cały świat. Kiedy sam przestajesz być przestraszony i zaczynasz być w pełni opanowany, zupełnie inaczej postrzegasz innych ludzi. Nagle szef nie jest już przerażający, teraz widzisz, że to on jest zdenerwowany i przestraszony. Twoja żona czy mąż nie jest już zazdrosny i ograniczający, teraz widzisz, że boi się ciebie stracić, mimo że w kiepski sposób, ale jednak pokazuje ci swoje przywiązanie do siebie. Oczywiście ten film to tylko takie liźnięcie całego tematu, ale jeśli jesteś tym mocniej zainteresowany, to zapraszam cię do wypełnienia bezpłatnego testu pewności siebie, który pokaże ci, na jakim poziomie świadomości już teraz jesteś. I oczywiście polecam także mój 30-dniowy kurs świadomości i głębokiej pewności siebie, który znajdziesz na jakzdobywać.pl. A jeśli podobało ci się to wideo i w przyszłości chcesz więcej, to zapraszam do subskrybowania tego kanału i do polubienia mojej strony na Facebooku. Do następnej niedzieli. Robert Marchel.